udziałem ludzi zajmujących dane terytoria, mówił Józef Piłsudski. W listopadzie 1918 roku, po 123 latach nieobecności na mapach politycznych Europy, Polska odzyskała niepodległość. Stało się to głównie dzięki wytrwałości i ofiarności aktywnej części polskiego społeczeństwa, która w okresie niewoli przekazywała nową generacją młodych Polaków przywiązanie do języka i kultury. Dziś, 105. rocznicę odzyskania niepodległości, chcemy okazać wdzięczność i pamięć, jednocześnie dziękując za to, że żyjemy w wolnym kraju. Zapraszamy do wspólnego śpiewania. Białe Róże były jedną z ulubionych pieśni żołnierzy walczących w latach 1918-1921. W utworze młoda, samotna dziewczyna rozpacza po utracie swojego ukochanego Jasieńka, który poszedł na wojnę i nigdy nie wrócił do domu. Ktoś, prawdopodobnie inny żołnierz, opisuje bohaterską śmierć Jasieńka i pociesza dziewczynę. Thank you.
Polska pieśń wojskowa nawiązująca do udziału II Korpusu Polskiego generała Władysława Andersa w sławnej bitwie o Monte Cassino. Słowa pierwszej zwrotki i refrenu napisał w nocy 17 na 18 maja Feliks von Arsen. Pierwsze wykonanie odbyło się 18 maja, już po zajęciu ról klasztoru. Konarski wspominał później tamte chwile. Śpiewając po raz pierwszy Czerwone Maki, u stóp klasztornej góry płakaliśmy wszyscy. Żołnierze płakali z nami. Czerwone maki, które zakwitły tej nocy, stały się jeszcze jednym symbolem bohaterstwa i ofiary. I hołdem ludzi żywych dla tych, którzy przez miłość wolności polegli dla wolności ludzi. Drugą zwrotkę Konarski dopisał kilkanaście godzin później, a trzecią w 1969 roku, w 25. rocznicę bitwy.
W okresie I wojny światowej anonimowi autorzy dopisali następne zwrotki. Zyskał on dużą popularność w regionach polskich. Ostateczny kształt utrwalił się w okresie międzywojennym, kiedy stał się bardzo popularny w młodzieży w kraju, zaś Polonia za granicą przyjęła go jako nieoficjalny hymn. Thank you.
i oskarżeniem o pochady, przez którą bohater wstępuje do kawalerii i ginie w walce za ojczyznę. Za naszą ziemię spontaną we krwi, za nasze kajdany, za nasze kajdany, za wylanie. Thank you.
Jesus.
zapleczu i polskich pieśni żołnierskich. Powstała w szeregach regionów polskich podczas I wojny światowej. Dużą popularność zyskała w czasie II wojny i okupacji hitlerowskiej. Na jej podstawie powstało wiele różnych piosenek partyzanckich, żołnierskich, powstańczych, niemieckich, śpiewanych na tę samą melodię. Oh.
wielką popularnością. Upamiętni ją Stanisław Wyspiański w dramacie Warszawianka. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku była jedną z kandydatek do miana hymnu państwowego. Obecnie towarzyszy uroczystościom wojskowym, gdzie podczas defilad odgrywana jest przez orkiestry reprezentacyjne Wojska Polskiego.
wypuszczać. A za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwała przynosiła imieniu Twemu, a Syny swe wiodła o szczęśliwość. Wszechmogący Wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i Najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie. Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, wynegle woli Twojej, ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Do hymnu. Polskę. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.